Tomas z tej strony i witam was w moim kolejnym gameplayu z gry Team Fortress 2, w którym będziemy robić TF-owe misje i generalnie dzisiaj każda z misji, jaką mam do wykonania, jest na temat skakania. Gdyż mam w sobie dwie misje do zrobienia, jedną z nich jest żołnierzem, druga z nich jest szpiegiem, a to chciałem szpiega tamtego dorwać. Druga z nich za to scoutem i dodatkowo jeszcze objective ma taki żołnierz, mianowicie żeby się leczyć jak najwięcej na jednym życiu, dlatego będziemy musieli to, tak powiem, robić dwie na raz rzeczy. Sobie to do żołnierza powinienem jeszcze do tego wziąć base jumpera, żeby było mi łatwiej w sumie nabijać te kile, ale myślę, może na razie sobie poradzimy bez tego. Tam snajper we mnie celuje. Bo tak jak powiedziałem, będę próbował robić wszystkie obiektywy na raz, co nie będzie proste. Możesz ty, ominąłem praktycznie go na wszystkie sposoby, ale spoko. Bez problemu, został on zdjęty. A ja sobie jeszcze naładowałem Conquerora, gdyż to jest szpieg. Taki stuprocentowy szpieg, który niestety sprawił, że mnie scout dorwał. Dlatego, nie wiem, może zrobimy tak, że będziemy raz grać jedną klasą, a raz drugą klasą. Dlatego teraz weźmiemy jeszcze dodatkowo scouta z buzownikiem, bo w sumie o to nas prosili w tym kontrakcie, żeby mnie... znaczy nas, w sumie mnie prosili, żebym wziął scouta z buzownikiem. Nie, ten kontrakt, ten niżej. Właśnie, tak więc jak widzicie, muszę używać buzownika podczas potrójnego skoku, tak więc widzicie, będę musiał latać tak wysoko jak żołnierzem, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Przejść szpiegu. No, tylko że nie uda mi się ciebie zabić. Jak więc sądzisz, że to będzie takie trudne? Dobra. Wow! Ty, ale ile? Komplet 19 punktów dostałem za taki jeden potrójny skok i zabójstwo w jednym momencie. No, ciekawie. O, tutaj mamy żołnierza właśnie z base jumperem. Ale póki co... jest pyro, tak? No, nie mam czasu niestety coli wypić. Wow. Nawet nie wiecie, ile to skupienia mojego pochłania, żeby tak próbować zabijać podczas skoków. Tym bardziej, że to trzeba i trafiać, i skakać na raz, a jeszcze do tego myślę, żeby nie kolić i nie napić. Kto przejmuje wózki na Hightowerze? Naprawdę. No i zakończona runda, co prawda wygrana, ale to jest Hightower, tutaj nie chodzi o zwycięstwo. Skoro zaczynamy nową rundę, to znów zmienimy na żołnierzyka. No i tak będziemy nabijać sobie troszkę tutaj punktów, troszkę tam punktów. Żołnierze powinno być szybciej, tak więc zobaczymy w ogóle, jaką klasą lepiej sobie radzę. Póki co jest mi trudniej scoutem. Póki co. Generalnie mam też taką zasadę, że próbuję żołnierzy... żołnierze, którzy używają rocket jumpera, zdejmować tylko i wyłącznie w powietrzu. Może ktoś będzie na górze? Nope. Ale tutaj jest. Serio, mają działko tam. Nie udało mi się podczas killa zabić tego żołnierza. Nie ogarniam jego movement, ja nie mam pojęcia, gdzie on tak naprawdę idzie. Okej, teoretycznie go zabiłem. I teoretycznie też mnie szpieg zabił. Wow, jakie to nie jest proste. W szczególności... Wow. Udało się. Dobra, lecimy dalej. No dawaj, szpiegu. W szczególności, kiedy mam krytokole. Najgorsze, że on przeżył. No dawaj. Masz mało życia. Nie wyjdziesz stąd, stary. Nie wyjdziesz stąd. I go dorwaliśmy. Pięknie. Dobra, żołnierz, ja tobie dam spokój. Dlatego szukajmy dalej przeciwników. Te kontrakty mam wrażenie, że za każdym razem, jak próbuję następne zrobić, to jest tylko prostsze od poprzedniego. Nie wiem, może to tylko moje wrażenie. Chodź tu. Pyro. No, może ten scout? Niech to jest za daleko, żebym ja go w ogóle trafił. Szczerze, to nie jest proste strzelać będąc tak w powietrzu. Może za bardzo się staram. Wow! Tego nie planowałem. Tak, głupi pyro. Nie! Dobra, po mnie. Słowo się rzekło, po ostatniej śmierci nadszedł czas na żołnierzyka i dlatego szukamy teraz przeciwnika, którym jest na przykład ten demoman, którego ja oczywiście trafić nie mogę. Czemu tutaj nie mogę pójść do tyłu? Ten scoutarz się prosi, żeby go zabić. No nie, akurat musiałem wylądować, ale przynajmniej dostał. Niech to następny scout cwaniakuje tutaj. I niestety nie daje mi wyjść.
ale bez problemu sobie radzimy jakoś. Dlatego ruszmy na górę. To ma w ogóle działko, my czy oni? O, my. Czemu nasi przejmują w ogóle ten wózek? Tego nie rozumiem. Czemu oni to robią? Najgorsze, że... What the fuck, gościu? Ty nie przesadzasz troszkę. Weź, biegu, odejdź ode mnie. Ja cię zostawiam w spokoju. On mnie też zostawił, jak miło. Okej, bez problemu zrobione. Łożesz ty. Czyżbym miał znowu Conquerora stracić? Nie ma. Dlatego teraz wychiluję się. Ohoho. Dobra, nie wychiluję się. A tutaj Pyro szpieguje nas. Tylko gdzie on polas teraz? Tutaj jest, chodź tu. Chodź tu, chodź tu. No, tutaj jest. Ale załatwimy tego snajpera. Pyro, nie wtryniaj mi się w celownik. Dobra. I następny. Tak też mogę punkty zdobywać, nie ma sprawy. Nie muszę w końcu robić tylko i wyłącznie bonusów. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, i pięknie. No, za bardzo ci nie wychodzi, śpiegu. I jeszcze raz. I od razu punkty bonusowe. No, w końcu zaczyna mi to wychodzić, bo się mniej staram. Jeszcze dodatkowo wypijemy sobie kole, bo dlaczego nie? I może teraz jakiś przeciwnik się znajdzie. Pięknie. Dobra, kolejny śpieg zdjęty. O, żeś ty, z tego zauważyłem już w momencie, kiedy miał wybuchać. O, tam jest Demoman, taki cwaniak. Ohohoho, that headshot. Przykro mi, Demomanie. O. Niech, skończyły mi się potrójne skoki. Wypijemy sobie, znaczy zjemy sobie apteczkę. A tylko spróbuj. Ajajajajaj. Zatrzucimy się od razu na tego śpiega, który z jakiegoś powodu mnie zauważył. Ale to nieistotne. Jeszcze próbuję ten kontrakt wykonać nie używając base jumpera. To w sumie nie jest proste. No, serio, co tam snajper robi? Co tam snajper robi? O, nie. Ja się tak łatwo nie dam. Tak, spadaj na dół. A ja idę. Idę zabić tego śpiega. Nie ma sprawy. Widzę, ten scout jednak mnie nie ściga. To dla mnie bardzo dobrze, żebym mógł teraz się zająć żołnierzem. Myślałem, że tu jest snajper. Jest za mną Demoman jeszcze. Jest! Trafiłem go krytem. Szkoda tylko, że wylądowałem. Może teraz uda mi się uruchomić mojego Conquerora i... O! Zobaczyłem, że to szpieg. I teraz będzie mi nie dość, że łatwiej skakać, to jeszcze łatwiej punkty nabijać. Pięknie. Zaleczonko dostałem. Teraz spróbujmy wykonać skok, który mi nigdy nie wychodzi. Oczywiście zabrakło mi rakiety, żeby wykończyć go, ale mówi się trudno. Ja cały czas, bardzo często jak jestem na high-tier, to próbuję go trenować, bo to jest bardzo wartościowy skok, który warto umieć. Oczy żołnierzu, który mnie właśnie zabił. Czas dokończyć bonus scoutem. No to lecimy, mam nadzieję, że nic mnie nie zabije tutaj po drodze. Dobra, żołnierz oberwał. Wow, tam mają direct hitowca. No to z direct hitowcem wolę nie mieć do czynienia. A na pewno już nie z bliskiej odległości. I na pewno nie jako scout. Dorwałem cię, chodź tu. Duża apteczka, 9 HP, co tam? Czemu w ogóle za każdym razem ten dźwięk, że tak powiem, się stakuje? Chodź tutaj, żołnierz. Super, tylko szkoda, że nie robiłem akurat potrójnego skoku. Niech to tam jest Demoman na górze. Dobra, chodź tutaj, skaucie. Pięknie, kolejny bonus. I kolejny bonus, bo asysty też się w końcu liczą jako kille, tak więc kontrakt scouta jest u mnie jak najbardziej na wykończeniu. I sobie, aha, tylko w sumie potrójne skoki mam do zrobienia. Myślałem, że mam jeszcze jakieś zaawansowane. Aha, dobra, to ty jesteś na tym. No już dobra, chciałeś mnie zabić, to już się broniłem. Wow, stary. O, losowe kryty, po co komu ten? Po co komu kryta kola, skoro macie losowe krytyki? Dlatego teraz w sumie zamieńmy sobie klasę. Jak to, nie umiem pisać dzisiaj. I skończmy ten kontrakt żołnierzem i odbierzmy dwie nagrody naraz. Dla mnie najważniejsze, żeby spotykać przeciwników, których będę mógł zabijać w locie. Jak na przykład ten Pyro, którego zabicie mi nie wyszło. O, jaki ładny backstab poszedł. Ale dobra, gdzie są moi przeciwnicy? Tutaj są moi przeciwnicy, dwóch naraz. Szkoda tylko, że to nie był blast jumping, to był zwykły skok. Najpierw przeładujmy. Czemu... Już chciałem powiedzieć, czemu kryty nie siadają mi w momencie, kiedy mam zamiar strzelać przeciwnika, tylko jak strzelam sobie pod nogi. Ale dobra, nie było tematu, bo wyskoczyłem, bo tuż po wyskoczeniu miałem następnego kryta.
tam jest Spyro, który przeżyje. Oczywiście zostałem zjarany prawie, że do cna. Spadaj. Dostałeś krytem i się ciesz. Spróbujmy jeszcze raz wykonać ten skok. O, ten następny. Następna rakieta byłaby już dla mnie zabójcza. Medek, zacznij leczyć. Medek. Jak to? Medek, uleczysz coś? O, dziękuję! Jeszcze zaraz tam przejmą punkt, super. Tak. No, szkoda, że akurat nie byłem w powietrzu. Widzicie tego Pyro? To jest 100% szpieg. Dobra, to jednak nie był 100% szpieg. Bo właśnie w ten sposób zachowuje się 100% szpieg. Czeka i próbuje z tej rozstawnąć kogoś. Troszkę mnie to irytuje, w szczególności, że gramy na Hightower. O, teraz to dostałem jakieś punkty, chyba za wyhealowanie się, a teraz nie wiem za co. Chyba znów za wyhealowanie się. Ale teraz dopiero polecą punkty za wyhealowanie się. No próbuj mnie gonić Flock Pyro. Myślę, że Flock Pyro jest wyginęły po ostatnim update'cie, który doprowadził do tego jednak, że znerfili w końcu ten i tak dawno już wymagający nerfa. Tam dawno wymagający już nerfa wyrzutnie, znaczy flamethrower. No chodź, snajper. Wow, 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 co tam się dzieje? Snajper wyjął SMG i... Generalnie ja nie ogarniam, co on zamierza, ale jeszcze do niego wrócimy. Woohoo! Jej! Zostało mi już ostatnie 5 punktów do zdobycia i chciałbym je generalnie w jakiś prosty, szybki, albo przynajmniej fajny sposób zdobyć, na przykład skacząc na tych snajperów. O, żołnierz próbuje mnie dorwać. No dawaj, skacz. Niestety nie ten kąt. No skoczysz? Czy nie? O, ale ładnie dostał! Tak więc, no, prawie żebym kontrakt skończył dzięki temu. No, przeładuj. Wow! Wow! Co to było? Tylko to jak ostatnio mnie ten żołnierz wywalił tam pod wieżą, to wydawałoby się, że to było już dość mocne. Ale jednak, jak drugi raz go spotkałem, no to pokazał jednak, na co go stać. Tamten snajper, widzę, dostał. Tutaj ten Pyro. To jest świetny kandydat. I w ten oto sposób skończyliśmy kontrakt. I będę mógł w końcu odebrać moje, miejmy nadzieję, zasłużone nagrody, którymi, no mam nadzieję, też będą bronie, bo szczerze mówiąc, ja osobiście wolę jednak bronię. Uuu, dat kryt. Nie miał szans. Ja osobiście wolę bronię bardziej od... bardziej jednak od tych... od skrzynek łożesz, ty, panie. Nie przesadzajmy. Okej. Myślisz, że zapomniałem o tobie? W żadnym razie. I teraz spróbujmy na koniec wykonać ten skok. Jeszcze dodatkowo używając Conquerora. Tak więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Wow, nie uda się. Może jeszcze raz. Generalnie ja lubię trenować ten skok. Bardzo przydatny. A z Conqueronem powinien być jeszcze prostszy. Niestety, kiedy się nie ma gunboatsów, to nie do końca będzie wychodziło. Tak więc odbierzmy nasze nagrody. Tamci niech przejmują, już mnie to nie obchodzi, co oni tam robią, bo zaraz i tak kończymy materiał. Pierwszą nagrodą za kontrakt skauta, który zresztą zrobiliśmy jako pierwszy, będzie skrzynka, niestety. Może następny da mi broń żołnierzem jednak, więc musiałem się napracować. Miss Pauline, liczę na ciebie. I... niestety shotgun, field test z liściami, z tego, z ozdobą w postaci liści, taki jesienny, mimo że mamy zimę. No ale tak Valve postanowiło, tak więc wygląda on mniej więcej tak. Szczerze mi się nie podoba akurat motyw liści na broni, no ale cóż, to jest kwestia gustu. Tak więc ja wam za to dziękuję za uwagę i trzymajcie się, no i cześć!